uwielbiam spa. Nic nie działa na mnie. Ach. Och, bardziej odprężająco. Wow, co to jest? To klejnoty! Najnowszy trend od InfluPets. Hej, to jest Peggy V, największa gwiazda ze wszystkich InfluPets. Chciałabym mieć tyle gracji, co ona. Ma świetny styl. I najlepszy klejnotowy fryz. Pora odwiedzić Fabię i Fabię. Może opowiedzą nam o tym trendzie? Tak, ale bez pośpiechu. Zrelaksujcie się. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Vipets, Vipets, zawsze tak jak Vipets. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love Vipets! Nowy super trend klejnoty. Nie zdałam egzaminu. Mam 8 punktów. To nie tak źle, brawo! Egzamin na prawko na motocykl składa się z 20 pytań i większość dotyczy spraw technicznych, jak sprawdzić poziom oleju... Przypomniało mi się, że musimy sprawdzić poziom oleju w naszym herwagonie. Wujku, nie przeszkadzaj! Wybacz, po prostu stresuję się naszym gościem. O! Ja obiecuję, że już nic nie powiem. Hejka! Co słychać, Fabio? Peggy V! No nareszcie! Tak. Nie zmieniłeś się, odkąd robiłeś fryzurę Queen Pet. A ty wyglądasz coraz piękniej. Kocham twój styl, Peggy V. To jest prawdziwe dzieło sztuki. Tak, wiem. To jest wręcz klejnostyczne. Klejnostyczne? To będzie niezły hit. Ulepszymy ten fryz, prawda, Fabia? A? O nie, to zbyt kuszące. Może lepiej pójdę się pouczyć w herwagonie. Wow, to prawdziwa Peggy V! Hej Peggy, poznaj Nile, Juliet, Gwen, Lady Gigi i Maję, czyli Vipets. Hejka Vipets, miło mi was poznać. To dla nas zaszczyt. Co myślicie o moim stylu? Te piękne klejnoty to celestyny. Są piękne. Też chcę takie. Jak ty to robisz? Jak to jest być InfluPets? Jak tworzysz nowe trendy? Vipets, pamiętajcie, spróbujcie wyluzować. Tylko twoi followersi? Masz sporo powiadomień. Bo za 10 minut mam bardzo ważne wydarzenie na przedmieściach, więc... Chwila, moment! To już zaraz... O nie, spóźnię się! O? O nie! Nie martw się! Zrobimy ci fryzurę w herwagonie! No to w drogę! Najpierw pomóżcie mi spakować wszystkie gadżety. Lokówki, grzebienie, farby, no i olej. Olej dla herwagonu. Pośpieszcie się! Olej. Dziewczyny, słyszycie mnie? To pewnie olej. Przed podróżą należy sprawdzić poziom oleju. Peggy zaraz spóźni się na występ. Ale nie zdążyłam jeszcze nawet przeczytać jednego rozdziału. Ja wysiadam. Nie mamy czasu. Na szczęście twój wujek ma wszystko pod kontrolą. A w sprawie egzaminu? Nie martw się. Zaraz wszystkiego cię nauczę. Wystarczy, że będziesz obserwować, jak świetnie prowadzę. Stój! Przed znakiem stopu musisz się zatrzymać. Wiem o tym. Dlaczego nie chcę odpalić? Silnik wydaje dziwne dźwięki. Brzmi jak powinien. Jasne. Hej, kochani, słuchajcie! Zepsuł się nasz herwagon, więc utknęliśmy w miejscu. Tylko bez paniki. Razem na pewno go naprawimy. Spróbuj wyluzować. Nie ma żadnych uszkodzeń. Na dole też chyba w porządku. A może chodzi o rurę wydechową? No cóż, nie widzę nic dziwnego. Spróbuj odpalić auto, wujku. Brzmi, jakby nie mogło oddychać. Redenila, masz świetny makijaż! Do twarzy ci w zielonym kolorze! Co? Skąd? Mam zielone oko? Zielone? Już wiem! W silniku jest zielona farba, ale skąd ona się wzięła? Ja myślałam, że to olej. Wybaczcie mi. Wujku, musimy pozbyć się farby z silnika. Dobrze, jeszcze odrobinę. Świetnie, tak trzymaj! Spróbuj dodać więcej gazu! Tak!
spóźnisz się na swój występ. Wiem, ale... są rzeczy ważniejsze. Proszę, Nila, to dla ciebie. Za twój spokój ducha i za bycie dobrą przyjaciółką. To klejnot? Dla mnie? Och, dziękuję. Mogę się znowu zrelaksować. Wow, aż nie mogę się napatrzeć. Tak pięknie błyszczy. Możesz uczesać Nilę, jeśli chcesz. Wiem, że masz sporo nauki. Patrz na to! 20 punktów! Dzięki przygodzie z Herwagonem przerobiłam całą mechanikę. No i zdałam egzamin! Idealnie! W takim razie ruszamy w drogę. Ty zrobisz dziewczynom fryzury, a ja będę prowadził. Purpurate Style. Wyglądasz świetnie, podoba mi się. Mam pomysł, powiesz coś do kamery? Hej, sprawdźcie mój nowy styl, wyglądam jak influpet. Wybacz mi, Peggy V, kompletnie nie znam tej okolicy i chyba przez to się zgubiliśmy. W porządku, dam znać moim followersom. Bardzo mi przykro, ale nie dotrę na występ, naprawdę próbowałam. I dzięki VIP Pets nawet całkiem nieźle się przy tym bawiłam. Panom spodobała się moja dwugodzinna relacja na żywo. To chyba moje najdłuższe i najfajniejsze nagranie. Dziękuję, VIP Pets. Czas wracać do domu. Czekajcie chwilę. Gdzie my jesteśmy? Wygląda ciekawie. Wow, tu jest pięknie. Kocham neony, ale ktoś nas chyba obserwuje. Już pamiętam! Jesteśmy w... I love VIP Pets!